Czy deszcz, czy mróz, nasi żołnierze cały czas strzegą polskiej granicy. Dzisiaj zobaczymy, czy i jak w ostatnich tygodniach zmieniły się warunki ich służby. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. Z obozowiska 16. Dywizji Zmechanizowanej w gminie Narewka. Kolejny tydzień żołnierskiej pomocy na wschodzie kraju. Rozmowy o bezpieczeństwie w Europie Środkowej i na Ukrainie. Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz odzyskiwanie, czyli szkolenie instruktorów SRE. Służby mundurowe na granicy z Białorusią w najwyższej gotowości. My jesteśmy w nowym obozowisku 11. Mazurskiego Pułku Artylerii. Dzisiaj będziemy podglądać nie tylko służbę na tak zwanym pasku, ale też codzienne życie naszych żołnierzy. Przy polsko-białoruskiej granicy nie tylko kamienie. Migranci próbują w ostatnich dniach petardami hukowymi zastraszyć polskich funkcjonariuszy. Odnotowujemy próby nielegalnego przejścia migrantów, którzy kierowani przez funkcjonariuszy służb białoruskich próbują nielegalnie przedostać się na terytorium naszego kraju. Presja cudzoziemców, chociaż mniejsza, nie ustaje. Dlatego wzdłuż granicy od niemal 200 dni są tu polscy żołnierze. Kapral Radosław Kalinowski jest właśnie w trakcie swojej 10. zmiany na granicy. Zadania, nowe rozkazy dostawaliśmy, tak? Czyli były początki jakieś trudniejsze, ale z każdym kolejnym wyjazdem już żołnierz wiedział, co ma wykonywać na pasku i po prostu z każdym kolejnym razem jest już coraz większe doświadczenie i coraz łatwiej jest tak funkcjonować. Łatwiej też dostrzegać schemat w zachowaniu migrantów, na przykład to, kiedy podejmują próby wdarcia się do Polski. To nieustanna gra. Z jednej strony są migranci i białoruskie służby, z drugiej polscy funkcjonariusze. Demonstracje siły są tu na porządku dziennym, a Polacy pokazują, że czuwają. Bierzemy żołnierzy, wydajemy im sprzęt i jedziemy na cały nasz odcinek odpowiedzialności. Wykonujemy patrole mobilne w miejscach, w których nie można przemieszczać się pojazdami. Wykonujemy patrole piesze i pokazujemy naszą obecność, bo tak naprawdę to jest tam najważniejsze. To jeden z najnowszych nabytków polskiej armii. Pierwsze żmije, czyli samochody pułku rozpoznania, pomagają dotrzeć patrolom tam, gdzie innym autom trudno dojechać, a tam, gdzie nie wjedzie już żaden samochód. Wjadą terytorialsi, konno. I tak dzień i noc, służba 24 godziny na dobę. Żołnierze pełnią służbę na granicy przez 7 dni, czyli co 7 dni odbywa się rotacja żołnierzy. Jeżeli chodzi o służbę wartowniczą na posterunkach ochronnych, ta służba jest wykonywana w wymiarze do 8 godzin. Po służbie powrót do bazy. W obozowiskach, na przykład w tym w gminie Narewka, zniknęły namioty dla żołnierzy. Warunki atmosferyczne wymuszają, aby ciągle być w gotowości i poprawiać te warunki socjalno-bytowe, aby żołnierz czuł się komfortowo i mógł sprawnie realizować swoje zadania na granicy. W zgrupowaniu mamy 171 kontenerów. Dodatkowo jeszcze jest planowanych w najbliższym czasie pozyskanie kolejnych 60 i praktycznie żaden żołnierz od dawna już nie mieszka w namiocie. Warunki mamy tutaj takie, jak powinny być. Na poziomie. Co po służbie na mrozie, w śniegu i błocie jest bardzo ważne. Mamy kaloryfer, na którym możemy ustawić temperaturę, przychodzimy do ciepłego kontenera. Mundury, które mamy mokre, wyschną nam szybko wtedy. Wracamy na zmianę w suchym mundurze, także jest naprawdę dużo, dużo lepiej niż byliśmy wtedy na namiotach. Mamy dostęp do wszystkiego, do prądu, grzeje nam, światło mamy też cały czas włączone. Czy w nocy wracamy, czy w dzień, tak jest jasno. W obozowisku nie tylko kontenery mieszkalne. Są też siłownia, kaplica, strefa rozrywki. To wzorce przeniesione wprost z misji polskich żołnierzy poza granicami kraju. Jest też coś, co żołnierzy szczególnie cieszy po powrocie ze służby. Zupa kalafiorowa, oczywiście wszystko jest cieplutkie. Dalej mamy gulasz.
bardzo pyszny, się w ogóle fantastyczny wyszedł. Do tego jest kasza i surówka z czerwonej kapusty. Trzy takie cechy tego posiłku to jest na pewno smaczny, sprawdzony i ciepły. To tylko obiad, ale ciepłe, przygotowane z lokalnych produktów posiłki potrafią niejednego postawić na nogi. Im zimniej, tym więcej kalorii potrzebujemy, żeby się dogrzać, żeby organizm był nagrzany, no i żeby ten żołnierz miał siłę tam stać na tym słupku. Wiemy, że praca jest bardzo ciężka. Żołnierze, którzy strzegli polsko-białoruskiej granicy, mogą też skorzystać z turnusów regeneracyjnych w Mrągowie. Stąd do granicy wschodniej flanki NATO zaledwie kilkanaście kilometrów. Nasi żołnierze rozmawiają ze sobą nie tylko o wojnie hybrydowej prowadzonej przez Łukaszenkę, ale także o żądaniach i groźbach Putina. A tak napiętej sytuacji na wschodzie nie było od lat. Mijający tydzień miał być milowym krokiem do deeskalacji napięcia na linii Rosja-NATO. Na arenie międzynarodowej doszło do kilku wydarzeń, które miały pozwolić na zmniejszenie napięć. W poniedziałek, 10 stycznia w Genewie odbyły się amerykańsko-rosyjskie rozmowy w ramach dialogu o stabilności strategicznej. Nadzwyczajne posiedzenie zwołano z powodu groźby nowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rosyjska agresja zagraża bezpieczeństwu Europy. Odpowiemy na tę groźbę, ale proponujemy dyplomację i to od Rosji zależy, co wybierze. Kreml próbuje stawiać warunki. Rosja nie chce rozszerzenia sojuszu północnoatlantyckiego na wschód, ani o Ukrainę, ani o Finlandię. Chce za to wycofania wojsk i uzbrojenia z państw NATO graniczących z Rosją. Rosja nie ma prawa weta w sprawie, czy Ukraina może zostać członkiem NATO. Za niedopuszczalne należy uznać żądania Rosji dotyczące zmniejszenia amerykańskiego udziału wojsk amerykańskich w Europie Środkowo-Wschodniej, bo to jest to, co bezpośrednio by rzutowało w nasze bezpieczeństwo, ale to jest też to, co by troszeczkę pokazywało, że Rosja dyktuje warunki, na jakich NATO będzie lokowało swoje wojska, tak w poszczególnych państwach członkowskich. No, byłoby to absurdalne. O bezpieczeństwie w Europie Środkowej i Ukrainie w środę 12 stycznia rozmawiano w Brukseli podczas pierwszego od 3 lat posiedzenia Rady Rosja-NATO. Jeżeli Rosja po raz kolejny użyje siły przeciwko Ukrainie i dalej będzie najeżdżać Ukrainę, musimy poważnie zastanowić się nad potrzebą dalszego zwiększenia naszej obecności we wschodniej części sojuszu. Polska armia jest kluczową dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Fundamentalne znaczenie dla sojuszu ma współpraca między innymi na poligonach. Chodzi o to, żeby budować interoperacyjność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby współpracować z sobą. Razem jesteśmy silniejsi. Razem z sojusznikami z NATO polscy żołnierze współpracują między innymi w ramach batalionowej grupy bojowej, będącej elementem wzmocnionej, wysuniętej obecności sojuszu. Wojska chorwackie służą razem z wojskami polskimi, amerykańskimi, rumuńskimi i wojskami Wielkiej Brytanii, strzegąc bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest wyraz naszej solidarności, wyraz naszej współpracy. Efektem solidarności i współpracy żołnierzy polskiej armii z NATO jest też nasza obecność na misjach zagranicznych. Między innymi o takich działaniach rozmawiali szefowie resortów obrony Polski i Chorwacji. Sytuacja w Bośni i Hercegowinie stanowi wyzwanie dla wolnego świata. Tu Chorwacja ma jak najlepszą wiedzę i jak największe doświadczenie odnośnie tego, w jaki sposób należy te konflikty rozwiązywać, a Wojsko Polskie jest obecne w Bośni i Hercegowinie w ramach misji Unii Europejskiej, a więc mamy wiele pól współpracy. Jesteśmy zdecydowani i skoncentrowani na tym, żeby wzajemnie się wspierać. Kryzys bezpieczeństwa został wywołany przez Rosję, która zgromadziła około 100 tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą. Jak nie dać się złapać, a jeśli już, to jak nie dać się złamać. Uciec z niewoli i przetrwać w trudnych warunkach. To umiejętności niezwykle przydatne każdemu żołnierzowi. Nasza kamera podglądała specjalistyczny kurs dla instruktorów SERE w Kotlinie Kłodzkiej.
16 żołnierzy z różnych rodzajów sił zbrojnych stało się uczestnikami wyjątkowego szkolenia. To ćwiczenie zaawansowanych instruktorów SERE. Skrót z języka angielskiego oznacza przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz odzyskiwanie. Jest to szkolenie dla personelu narażonego na izolację. Wyróżniamy trzy etapy tego szkolenia. Pierwszy podstawowy poziom A, drugi zaawansowany poziom B i C dla żołnierzy najbardziej narażonych na izolację. W tej chwili szkolimy jeszcze wyższy poziom, poziom instruktora zaawansowanego. Czwarty etap w górach, zimą, szkolenie śnieżno-nawilą. Proces szkolenia od podstawowego przez średni do zaawansowanego trwa półtora roku. Ćwiczenie zaawansowanych instruktorów to kolejne 2 lata, podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap, szkolenie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jest to wstępne szkolenie spinaczkowe, na którym uczymy żołnierzy, w jaki sposób działać w terenie eksponowanym. Drugi etap to szkolenie jaskiniowe, w którym uczymy żołnierzy, jak działać w jaskiniach, wykorzystywać ten teren do przetrwania oraz jak prowadzić techniki ratunkowe w jaskiniach. Trzeci etap to szkolenie w wodach i rzekach szybko płynących, górskich, w których uczymy żołnierzy, jak działać, pokonywać takie przeszkody. Czwarty, ostatni etap, na którym obecnie się znajdujemy, w Kotlinie Kłodzkiej, w masywie Śnieżnika, jest to szkolenie śnieżno-lawinowe, w trakcie którego uczymy żołnierzy, jak poruszać się w terenie zagrożeniem lawinowym, jak poruszać się z wykorzystaniem nart skiturowych, skuterów śnieżnych oraz jak prowadzić akcje ratunkowe w przypadku zasypania przez lawinę. Po ukończeniu tego ćwiczenia jego uczestnicy sami będą szkolić żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych przetrwania w najtrudniejszych warunkach. Musimy być przygotowani do działania praktycznie w każdych warunkach i w każdych warunkach również pogodowych. Sprzęt, który posiadamy, ułatwia nam to życie, ale pamiętać trzeba o tym, że głównym naszym zamiarem jest duża improwizacja. Od lat wojskowych instruktorów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu wspomagają ratownicy z sudeckiej grupy GOPR. Przekazujemy naszą wiedzę górską żołnierzom na różnych etapach. Szkolimy już instruktorów zaawansowanych, czyli mamy 4 etapy z nimi. Śnieżno-lawinowy trening w Kotlinie Kłodzkiej trwa ponad tydzień. Poranek, szybka toaleta, śniadanie i wyruszamy oczywiście gdzieś w rejon, gdzie instruktorzy wymyślili dla nas jakieś zadanie. Kolejnym zadaniem na zimowym szkoleniu jest przygotowanie i przeprowadzenie akcji ratunkowej. Wychodzimy dzisiaj w masywie Śnieżnika na szczyt, później schodzimy w rejon Lejów, gdzie jest teren potencjalnie zagrożenia lawinowego, teren trudny, gdzie żołnierze będą poruszać się na nartach skiturowych, poruszać się na rakach, hamowanie czekane. Instruktorzy SERE zimą w górach właściwie nie rozstają się z lawinowym ABC, w skład którego wchodzą detektor sonda oraz łopata. Przemieszczenie się w zagrożony teren ułatwia też zaawansowany sprzęt. Trenowaliśmy szybkie przemieszczanie się za pomocą quadu z napędem gąsienicowym. Następnie będziemy zakładać stanowiska asekuracyjne po to, aby w trakcie akcji lawinowej można było bezpiecznie zasekurować i podjąć poszkodowanego. Szkolenie instruktorów SERE uznawane jest za jedno z najbardziej wymagających szkoleń, jakie realizowane jest w polskiej armii. Intensywność tego szkolenia stwarza jakieś tam problemy w związku z mięśniami, przeciążeniami czy też innymi takimi rzeczami. Pod okiem takich instruktorów też, gdy wszystko zostanie właśnie bardzo dobrze wyłożone, też nie stwarzają nawet najtrudniejsze zadania jakichś tam większych problemów. W szkoleniu w Kotlinie Kłodzkiej wzięła udział 1 kobieta w mundurze. Do tej pory ukończyć szkolenie udało się 4 żołnierkom. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne panie. W żołnierskiej stołówce czas na ciepły posiłek, a u nas czas na szybkie strzały.
Na początek agencja uzbrojenia, która wraz z początkiem roku rozpoczęła funkcjonowanie. Zastąpiła ona Inspektorat Uzbrojenia oraz kilka innych instytucji i będzie zajmować się zakupami sprzętu dla armii. 3 stycznia zainaugurowaliśmy pracę Agencji Uzbrojenia. Są one efektem zmian przeprowadzonych na przestrzeni przede wszystkim ostatniego roku, szeregu decyzji wewnątrzresortowych, które wpłynęły nie tylko na cały proces pozyskiwania, ale również na rolę poszczególnych uczestników tego procesu, wpływając na harmonizację jego i zwiększenie kompetencji w ramach jednego obszaru, w ramach jednego podmiotu. Tym podmiotem jest właśnie Agencja Uzbrojenia, która wraz z Radą Modernizacji Technicznej, która rozpoczęła funkcjonowanie od października ubiegłego roku, nadaje teraz ten główny ton w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Agencja Uzbrojenia zaczyna już swoje działania, pełnienie swojej roli już na etapie definiowania wymagań sprzętowych. Jest to element związany z przeglądem potrzeb operacyjnych dla Sił Zbrojnych, które realizuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Sztab Generalny po zidentyfikowaniu najważniejszych potrzeb przesyła je do Agencji Uzbrojenia, która już dla każdej tej potrzeby będzie definiowała wymagania sprzętowe. I te definiowanie wymagań sprzętowych przez Agencję Uzbrojenia jako ten wiodący podmiot ma na celu to, żeby zostały one urealnione i trafiały w to, co rynek może zaproponować, czy w tej chwili, czy w ciągu najbliższych lat. Po prostu, żeby nie były te wymagania oderwane od rzeczywistości, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacjami tak zwanych złotych klamek, gwiazd śmierci, gdzie żaden z dostawców, czy krajowych, czy zagranicznych, nie jest w stanie spełnić wymagań Sił Zbrojnych RP. Teraz będzie akcja ratownicza na Bałtyku. 17 mil morskich na północ od Władysławowa zaczął tonąć kuter rybacki. Załoga zdążyła wysłać drogą radiową sygnał Mayday. Rybaków na tratwie ratunkowej odnalazł śmigłowiec marynarki wojennej. Całych i zdrowych na brzeg przetransportował statek ratowniczy Bryza. Przyczyny zatonięcia jednostki są badane. I znów Wojsko Polskie stanęło na wysokości zadania. Czas na wielki sukces polskich łyżwiarek. Angelika Wójcik, Kaja Ziomek i Karolina Bosiek zdobyły złoto w sprinterskim wyścigu drużynowym w Holandii. To pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy w historii polskich panczenów. W tej drużynie jedna z pań, a konkretniej mówiąc szeregowa Karolina Bosiek, służy w polskiej armii i niedawno została powołana do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim to ważny sprawdzian dla naszych zawodników przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, które rozpoczną się już za niespełna miesiąc. Pozostajemy w sportowych klimatach i teraz będzie o Armii Mistrzów. Konkretniej mówiąc, 31 sportowców odbywa szkolenie podstawowe w ramach programu Akcja Rekrutacja. Myślę, że jako sportowcy sobie świetnie radzimy z każdym tematem, który jest nam zadany. Na pewno jest to coś troszeczkę innego, ale myślę, że dużo wspólnych cech też jest w szkoleniu sportowym i wojskowym. Przede wszystkim dyscyplina, dbałość o poziom sportowy, o tężyznę fizyczną, o sprawność fizyczną. Jest to dla nas niesamowite doświadczenie, jednak to strzelanie. Szczególnie, że jesteśmy właśnie sportowcami, jednak każdy z nas chce wypaść jak najlepiej i tutaj widać po nas, że po prostu te ambicje jednak wchodzą w grę i te emocje i to wszystko jest na miejscu, także naprawdę wszyscy dajemy z siebie wszystko i chcemy, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Po ćwiczeniach zawodnicy w mundurach złożą przysięgę, a 20 najlepszych zasili szeregi Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Trzymamy kciuki! Kolejni żołnierze kończą swoją zmianę na posterunkach na granicy. My też kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!